pięknej Polsce! Kamraci, jako pomysłodawca tego marszu i jeden z organizatorów pragnę was powiadomić, że Gromada Orle Gwiazdo wraz z Fundacją Rodziny Wilniewczyc wystąpiła w sposób oficjalny do prezydenta RP o nadanie generałowi Rozwadowskiemu stopnia marszałka Rzeczpospolitej Polskiej, to po pierwsze. Po drugie, usunięcie z hymnu zwanego Mazurkiem Dąbrowskiego frazy z Bonaparte i zastąpienie nazwiska Bonaparte nazwiskiem Rozwadowski. Czyli ma być, dał nam przykład Rozwadowski, jak zwyciężać mamy. Mamy swoich bohaterów, mamy swoich wielkich ludzi. Ci wielcy ludzie muszą wrócić, muszą stanąć na pomnikach. Z tych pomników musimy zwalić uzurpatorów. Jednym z takich był Józef Piłsudski. Wielu dotąd uważa, że Józef Piłsudski się czegoś przestraszył. On się nigdy niczego nie bał. Napadał na pociągi pocztowe, knuł z wszystkimi mocarstwami świata. Wiecie dlaczego wyjechał? Dlatego, że nie był pewny, kto będzie zwycięzcą, a miał tak dobre układy u bolszewików, że liczył, że jeżeli nie stanie na czele polskiej armii, to jakby bolszewicy wygrali, zostanie pierwszym sekretarzem Polskiej Partii Robotniczej, Socjalistycznej, Komunistycznej czy jakiejkolwiek. Słuchajcie, wszyscy musimy pamiętać, że największymi przyjaciółmi Józefa Piłsudskiego byli zawsze Róża Luksemburg i Karl Liebknecht. To jest prawdziwa postać Piłsudskiego. On tam czekał na to, kto zwycięży. Jak zobaczył, że zwycięża Rozwadowski, szybciutko ruszył prawą flanką, żeby zdążyć i ogłosić się zwycięzcą. Moi drodzy, tak to było. Ten marsz został pomyślany jako początek odkłamywania historii Polski. I my teraz właśnie wyciągnęliśmy pierwszą cegłę z fundamentów pomnika Piłsudskiego. I z niej budujemy nowy pomnik.